to ja, Paska, kanał Skrapkej. Dzisiaj chcę pokazać Wam kolejny albumik, który będę robiła na warsztatach. Teraz najbliższe warsztaty będą w Katowicach. Co prawda już tam praktycznie jest komplet, zostały chyba jeszcze jakieś 2 albo 3 miejsca, ale no potem będą się jeszcze odbywały w innych miastach na pewno, będą we Wrocławiu 30 czerwca. I mam nadzieję, że będzie jeszcze jakieś zainteresowanie, to ktoś gdzieś tam jeszcze się do Was wybiorę. Słuchajcie, pokazuję go, bo on jest naprawdę bardzo prosty i wydaje mi się, że jest bardzo efektowny. Chyba tak się mówi. Co prawda tego jeszcze nie podkleiłam, bo w zasadzie wcześniej nie miałam tych metalowych elementów, ale teraz mam tych metalowych elementów trochę ze sklepu Zielone Koty, który będzie, że tak powiem, dostarczał mi tych elementów na właśnie warsztaty, a akurat w tym albumie ten element, te elementy w ogóle metalowe będą wyglądały świetnie. I teraz zastanawiam się, czy ja sama wkomponuję też coś w ten album, czy po prostu dam Wam do warsztatów, do zestawu część tych, troszkę tych metalowych elementów i sobie po prostu to będziecie montować sami. Nie wiem, jeszcze zobaczę, jak to będzie. W każdym razie takie metalowe elementy będą. Ja sobie tak myślałam, żeby tak sobie wkomponować te listki. Miałam też takiego kwiata ładnego. No, ponieważ nie miałam ich wcześniej, tworząc ten album, to teraz ciężej mi to jest wkomponować i nie bardzo mi to pasuje. W każdym razie te metalowe elementy będą na pewno dostępne w zestawie. W każdym też razie pokażę Wam, jak ten album wygląda. Jest naprawdę bardzo prosty. Kolekcja, której użyłam, to jest kolekcja tym razem z firmy Mintai Papers, nazywa się Together, bo chciałam zrobić coś takiego bardziej retro. Zawsze pracowałam na lemonach, a lemon jest taki bardzo delikatny, taki kobiecy, i teraz chciałam zrobić coś takiego bardziej w stylu właśnie retro, jakimś takim bardziej, wiecie, rustykalnym. Dlatego użyłam tego kraftowego papieru. Będziecie mieli też w zestawie Digi Stempla, które mam od Janet. Digital Paper, to będą 2 zestawy, będą takie właśnie kobietki i będą takie balony, więc to będziecie mieli do użycia w albumie. No i pokażę szybciutko, jak album wygląda. Tutaj na grzbiecie są te gnieciuchy, które mam jako prezes Booking Shopu, które się bardzo fajnie prezentują w takich albumach. I później mamy koronkę, będą też takie te kamyczki. Część, wiecie, powtarza się tych elementów, które są w tych moich zestawach, z tego względu, że są bardzo uniwersalne i no, fajnie to wyglądają po prostu. I teraz tak, tutaj mamy na początku kieszeń, gdzie włożyłam też 2 tagi z tej kolekcji. Elementy powycinane, czyli te ptaki, to są powycinane z kolekcji, tak samo jak te kompozycje. No i koronka, która jest dołączona z, razem z tymi kryształkami. Album jest naprawdę bardzo prosty. Są tylko miejsca na zdjęcia, delikatnie ozdobiono tą koronką i tymi kryształkami, dlatego że warsztat jest zaplanowany na 2,5 godziny, także chcę po prostu zrobić ten album, jak będzie się dało, w całości. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No, ja zrobiłam go w 2,5 godziny, a mam nadzieję, że nam się to uda. No i tak jak widzicie, tylko koronka i ewentualnie wycięte po prostu elementy dodatkowe naklejone na piankach 3D. Tutaj są kwiatki, tutaj jest znowu jakiś kolejny tag, oczywiście tutaj jest miejsce, można tutaj włożyć zdjęcie. Tu znowu ptaszek doklejony. Tu znowu mamy miejsce na zdjęcie i na końcu znów jest też kieszeń, tak jak na samym początku. I też są 2 tagi. Potem oczywiście, jak będziecie chciało, możecie sobie ten album rozbudowywać i dalej dokładać kieszonki czy tam coś. Natomiast no, ten warsztat ma być tak zrobiony, żebyście cały album zrobili, żeby on był kompletny. Także tak to wygląda. Zapraszam Was do zapisów. Teraz, tak jak mówię, 5 będą Katowice, później będzie Wrocław. No i słuchajcie, w komentarzach wpisujcie, gdzie, skąd jesteście i czy chcielibyście taki warsztat, żebym zorganizowała w Waszym mieście, bo no ja nie ukrywam, że nie jadę po prostu w ciemno, tylko raczej staram się jechać tam, gdzie wiem, że jakieś zainteresowanie jest, żeby też nie robić ogłoszeń i nie, wiecie, no, mieć pewność, że chociaż parę osób się tam zapisze. Także bardzo na tym zależy, żebyście pisali, jeżeli nie jesteście akurat z Wrocławia czy Katowic, to gdzie chcielibyście po prostu, żebym podjechała z tym warsztatem, który Wam się spodoba. Także serdecznie Was zapraszam. Jeszcze parę miejsc do Katowic jest, a później będę już w innych miastach, także wpisujcie w komentarzu. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa!